przede wszystkim. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku i sprawdzimy jedną z najpopularniejszych restauracji, czy naprawdę zasługuje na taką dobrą opinię, jaką ma wśród ludzi, którzy tam mieli okazję być, albo też zamierzają w niedługim czasie po prostu udać się do tego miejsca. Zapraszam do oglądania. Już powoli dochodzimy, drodzy widzowie, do miejsca wskazanego na naszej mapie Google. Dobrze, że Google nam pomaga, przynajmniej dotrzemy do miejsca. Chociaż jestem z Gdańska, ale można się czasem pogubić. Doszliśmy już do restauracji Cagnis i wchodzimy do środka. Sprawdzimy, co na nas czeka, jaki jest wystrój. Teraz czas spróbować przepysznie wyglądającej zupki. Naprawdę, bardzo ładnie wygląda. Aż grzechem jest naprawdę jej kosztować. Jest tak pięknie wygląda. I trudno mi coś porównać. Spróbujmy. Zamówiliśmy zupę z omarem, z pierożkami, z łososiem. Spróbujemy, jak smakuje. Ta zupa przebija jeszcze raz tego łososia, którego zamówiłem. Naprawdę. Zupa. Przepraszam, teraz spróbujmy tego pierożka. Naprawdę, przepysznie. Nie wiem, co tu dodać. Nic naprawdę, nic dodać, nic ująć. Tak świetnie. Ten krem. Naprawdę. Przepyszne. Przyszedł czas na deser. Teraz wam przedstawię, co się znajduje na talerzu. A na nim znajdziemy fondant czekoladowy, kulisz czarnego bzu, orzech laskowy oraz lody wanilowe. Bardzo skromnie wygląda deser niż w innych restauracjach. Jestem ciekawy, aż jak smakuje. Może zaczniemy od tego małego torcika, ale dosyć ciekawie wyglądającego. Pięknie z niego wszystko wypływa. Bardzo dobra czekolada. Przepyszna. Ciepła czekolada. Naprawdę. Świetnie, naprawdę świetnie. Świetnie zrobiony fondant czekoladowy. Teraz spróbujemy na lody wanilowe. Spodziewałem się, że może jednak będą gorsze lody, ale mile mnie zaskoczyły. Naprawdę. I w cenie 31 zł otrzymuję właśnie taki deser. Jesteśmy po wizycie w restauracji Cagnis, znajdującej się w Gdańsku Śródmieściu. Co mogę powiedzieć? Wysoki poziom obsługi. Cena adekwatna do jakości. Wystrój klasyczny. W tle grająca cicho muzyka. Mimo dużego ruchu dania były serwowane w ciągu 20 minut. I naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Z przyjemnością wrócę do tego miejsca ze względu na świetnego łososia oraz
przepysznego deseru. Dziękuję. Dzisiaj spróbujemy łososia z brukselką, puree z dyni i rokitnika, sos rakowy z grzybkami, skarmelizowaną szalotką, pestki dyni. Wagowo wychodzi 160 gram. To również.